Witam, jestem Kamil, a Ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. Dzisiaj będzie mowa o ostatnich problemach rynków azjatyckich. Oto co się wydarzyło. Shanghai Composite w piątek stracił aż 5,8%, a indeks Hang Seng spadł o 1,9%. W międzyczasie japoński indeks Nikkei spadł o 0,3%. Potem przez efekt domina reszta rynków azjatyckich też odnotowała straty. Australijski indeks S&P ASX 200 zanotował spadek o 0,2% i znalazł się na poziomie 5202,6. A południowo-koreański KOSPI spadł do poziomu 2028,99. A zatem co dzieje się w Azji? W październiku zyski chińskich firm przemysłowych straciły 4,6%, a indeks CPI wskazał spadek o 0,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Słaby CPI jest związany ze spadkowym trendem inflacji. Spadki odnotowano także w sierpniu i wrześniu. Z drugiej strony poziom bezrobocia w Japonii w październiku zmniejszył się do 3,1% w porównaniu z 3,4% z poprzedniego miesiąca. Z czym zatem mamy do czynienia? Ostatnie informacje są kolejnym dowodem regresu chińskiego przemysłu. Przyczyną jest prawdopodobnie słaby popyt ze strony rynków zagranicznych. Poza tym słaby japoński CPI może zmusić bank japoński do poszerzenia działań skierowanych na stymulację monetarną. A zatem co dalej w tym tygodniu? Spodziewać się możemy wielu newsów. Odbędą się 3 spotkania banków centralnych. Australijskiego we wtorek, kanadyjskiego w środę i europejskiego w czwartek. Inwestorzy skupią się w środę na raporcie o inflacji z Unii Europejskiej, a w piątek na amerykańskim raporcie NFP. Przede wszystkim jednak w czwartek czeka nas wystąpienie prezes Fed, Janet Yellen, a w piątek spotkanie OPEC. Globalne rynki są ze sobą ściśle związane, zatem wszystko, co się wydarzy w tym tygodniu, wywoła reakcję we wszystkich częściach świata. A Ty jak sądzisz, które ogłoszenie w tym tygodniu będzie miało największe znaczenie? Napisz w komentarzu. Jestem Kamil, a Ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.